Siemka dziewczyny, witajcie w czwartej części przeglądu z Pepko. Paszcie kawkę i widzimy się w środku. Dziewczyny, wlazłam do tego Pepko i nie potrafię wyjść. Tutaj jest tyle tych wszystkich nowości, że jeszcze tak naprawdę troszkę tutaj zabawimy. Świecące koniki. No, podoba mi się to. Zobaczcie, dziewczyny, jaki ogromny regał z pojemnikami do przechowywania. Tak sobie go tutaj zlustrujemy. Większość pojemników znamy, ale i tak sobie zostaniemy tutaj chwilę i zobaczymy to, czego nie znamy. No i ten tutaj taki zwykle, taki cieniutki, rozkładany, tak na zabawki do dziecinnego pokoju, chociaż kolorystycznie ten to tak, no może taka ala zeberka. Przyjmijmy, że zeberka, no i łososiowe kwiaty. Dobra, mamy trzy, ale czy to jest cena za komplet tych trzech sztuk? No niemożliwe, 25 zł. W każdym razie można schować jeden w drugi i ładnie przewozić. Tak, to są ceny za sztukę, można sobie skompletować, ale za każdy musimy zapłacić osobno. Te koszyczki są bardzo ładne, w dwóch rozmiarach. Ten mniejszy 10 zł, ten większy 20. Są też w takim szarym kolorze i teraz miałabym dylemat, dziewczyny, bo jeden i drugi mi się mocno podoba. No to już dobrze znamy, ale ja jakoś nie pamiętam ceny tych najmniejszych koszyczków i chętnie sobie sprawdzę, ile one. 4 zł. Jejku, prawie jak za darmo. Kosz z pokrywą zawsze fajna opcja, nic się nie kurzy, nic nie widać, można schować różne rzeczy, które nie chcemy, aby były widoczne. No i cenowo też nieźle to się prezentuje. Te mniejsze 10 zł, no naprawdę. To pokazywałam kilka filmów wstecz, możecie dziewczyny sobie do tych filmów wrócić, one są nadal mocno aktualne, ale podejrzyjmy chociaż cenę, tak z ciekawości, za ten biały koszyczek zapłacimy tylko 5 zł. Tej zieleni jeszcze nie widziałam. Taka zieleń, taki turkus, chociaż może się mylę. Czasami na coś patrzymy i wydaje nam się, że widzimy to pierwszy raz, a okazuje się, że trafiamy na to stale i wciąż. No i te koszyczki pokazywałam w poprzednim filmie, 2 czy 3 filmy wstecz, jako hity pepkowe. Tak, one były na tych regałach z hitami, więc to jest absolutna nowość. Podkładkowy raj pepkowy. Tak sobie przelecimy te regały i za chwilkę sobie pooglądamy z bliska. Kawał porządnej, takiej sznurkowej podkładki, godnej uwagi. To nie jest jakaś taka lipa. Te doskonale znamy, pokazywałam je ostatnio, ale zerknijmy, może schowało się coś nowego. No nie, jednak nie. Ładny granat pakowany po 2 sztuki, 8 zł. Te same w szarym kolorze. I tutaj już pojedyncze, cena za sztukę 5 zł. No akurat na podkładkach nie mamy żadnych wyprzedaży. Możecie się, dziewczyny, pochwalić w komentarzu, co ostatnio polowałyście na wyprzedaży w Pepko. Teraz te wyprzedaże w Pepko królują, także jestem bardzo ciekawa. No i dziewczyny, jak już zostawiacie komentarz, a jesteście tutaj nowe, to koniecznie zostawcie serduszko w komentarzu, gdyż u nas na kanale tego już się przyjęło, że która nowa zostawia serduszko w komentarzu, więc będzie mi bardzo miło, jeśli teraz to zrobicie. Tej nie widziałam, taka czarna w rąby. Przykuwa oko. Sprawdźmy cenę. O, wzięła mi się do góry nogami. 5 zł. W
komplecie 4 sztuki. Jaki to ma rozmiar, nigdy nie sprawdzałam. 33x150. Ładny kolorek, 130x32, 10 zł. Korkowe serduszka, wszystkim nam znane, ale są walentynki niedługo, więc może którąś z Was interesuje cena, 3 zł. O, tutaj takie ażurowe serca, też bardzo ładne, ale one mocno przewijają się w każdym pepku już od dawna. No i tutaj taka filcowa podkładka szara. No Danka, upieczemy zajca. Stanisław, oświej. I to nie jednego. Kusi mnie, żeby sprawdzić cenę, ale takiej ilości nie podniosę, a nie chcę narobić hałasu, bo jeszcze pospadają. Naczynie żaroodporne na przecenie z 50x30 zł, 5,7 litra. Maksymalna temperatura pieczenia 220 stopni. 5,8 litra, ale bardzo ciężkie dziewczyny. No niestety nie podniosę tego, żeby zobaczyć ceny, a ceny na wierzchu nie ma, pewnie jest od spodu, więc nie będę ryzykować. $4. Ciekawa jestem ceny. 15 zł. Konkretna pieprzniczka i solniczka. 4 zł. Jak raz sypiemy, to długo, długo nie będziemy dosypywać. Taka duża, fajna pojemność. No i dziewczyny, teraz to jest ta chwila. Chwila dla Danki. Danuta, działaj! Jeśli chcecie zrobić Dancie przyjemność, możecie teraz zasubskrybować kanał, za co bardzo mocno dziękujemy, a oczywiście po więcej Danki zapraszam na Instagram. Już widzę, że podoba mi się ten czarny, ale zobaczmy cenowo wszystkie. Najfajniejszy i najdroższy. No tak, tego się spodziewałam. Ale nie planuję wymiany czajnika, ale naprawdę ten mi się podoba. Ile ona? 60 zł. Kawał dużej patelni. Do wyboru jeszcze są różne inne wymiary. Tutaj najadę tak kamerą, żeby można było dostrzec ceny. Mam nadzieję, że będą widoczne. Zróbmy zbliżenie na kolorek. I ten kolorek mi pasuje jak najbardziej. I te garnki są takie, no nie jakaś taka popierdła, tylko widać, że są takie porządne. Nie wiem, jak się w nich gotuje, nie miałam nigdy garnku z pepką. Możecie dziewczyny napisać w komentarzu, jak miałyście garnki z pepką, czy są warte uwagi i które polecacie. No i to tutaj na przecenie 25 zł. No, konkretna, taka masywna praska do ziemniaków, 20 zł. No i tutaj wyciskarka do czosnku, 10 zł. I do wina, 15 zł. No i ten zaparzacz, 8 zł.
małe sitka, ale czy one są pojedyncze? Nie, one są podwójne, czyli 2 sztuki, 4 zł. Bardzo wygodne rozwiązanie ta tarka na tej rączce, 4 zł. Tutaj do tortu szpatułka 8 zł. Ubijaczka 9, łyżka cydzakowa 15, tradycyjny ubijak do ziemniaków 8 zł. Kolejne sitka, dużo większe, 5 zł, ale czy one jest pojedyncze? Sprawdźmy. Nie, one są podwójne, czyli 2 siteczka, 5 zł. Danuta, notujesz? Wałek do ciasta, wspomagier przekonań damskie przekonywać, jak nie poskutkuje, można dobić tłuczkiem. Czyli cenowo wygląda to tak, łyżki pojedyncze, szpatułki złoty 50, wałek do ciasta 8 zł i tuczek 10 zł. No i tutaj już mamy coś w komplecie i ten komplet 8 zł, czyli 2 zł za sztukę. Ściereczki kuchenne, spokojnie, można powiedzieć, że jest to dobry towar. Mam, używam i jestem bardzo zadowolona. Wyglądają, mało kosztują, także jak najbardziej na tak. Ale tutaj jest tych rękawic do wyboru. No, zobaczcie. Dobra dziewczyny, ja już będę kończyć. Zapraszam Was na część 5, ostatnią już część z wizyty w tym Pepco. Bardzo dziękuję Wam za to, że byłyście, za poświęcony czas. Jeśli filmik Wam się podobał, możecie zostawić łapkę pod filmem, a jeżeli planujecie tutaj jeszcze wrócić, możecie zostawić subskrypcję, za co bardzo mocno dziękuję. Piąta część myślę, że będzie już jutro, także mocno i gorąco Was zapraszam. Do następnego. Pa!